witam was wszystkich moich niewidzowie z tej strony Mr. Zopopel i witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Phantom Pharaoh's Treasure Trap. Kontynuujemy naszą grę, kontynuujemy teraz z dziewiątym challenge'em, gdzie zejdzie nam tutaj aż dwie grupy zejdą po dwie osoby. I może się zrobić troszkę ciężko mój język! Ze względu na to, iż będziemy mieli tutaj dwie grupy, które będą szły inną ścieżką, które będzie trzeba ciągle pilnować. Co mi się to kompletnie nie podoba, iż tutaj aż tyle ich będzie. Dobra, tutaj zamykamy wam drzwi. Tutaj też zamknęliśmy drzwi, ale tutaj to bez problemu to tworzą, bo tylko pochodnie muszą strzasnąć. Tutaj to trochę może zająć, ponieważ muszę się tam zgrabać i fokle. O, nie, panie, ty mi tu nie schodzisz. W ogóle to możemy to zgasić. Zgasić, bardzo chcę! Okej, co wy tu robicie? O nie, wyłącz to, nie wchodźcie mi tam. Okej, dobra, czekajcie, ta belka mi się tu nie podoba. Tej belki tu nie potrzebujemy. I dobra, kontynuujemy. Dobra, gdzie wy jesteście? O mój Boże, jak wy blisko już jesteście. Zamykamy. Nie ma wchodzenia. Niech te drzwi się jak najszybciej zamkną. Nawet nie wiem, co robią ci, co są po lewej. Okej, a ci... O mój Boże, oni idą naokoło teraz? Do jedynki? Dobra, tu już nie zdążą dojść, teraz idą do dwójki. Co ja muszę to zrobić? Zamykamy to. Później tutaj... Tymi mostami będę ich zrzucał. Okej, dobra, już wszyscy idą do... drugich drzwi! No nie, otworzyli sobie drzwi! Cofnij się. Okej. Muszę to dobrze wymierzyć. Do widzenia. Okej, ona tam idzie do niego dołączyć, na dół. Tam na dole sobie możecie siedzieć i mnie to nie interesuje. Okej, dwójka zamknięta. Dwójeczka zamknięta, już nie macie gdzie się podziać. Przykro mi bardzo, ale podziać się już nie macie gdzie. Co oni tu jeszcze kombinują? Wy idźcie już wszyscy do wyjścia, tak? Dwójeczka jest przezamknięta. Przezamknięta dwójeczka jest. Wszyscy musicie już mi stąd wyjść. Udało mi się. Pogoniłem was. Nic mi nie ukradniecie. Znowu króluję nad tą grą. Dobra, oni też już schodzą. I bye bye. Tyle mam do powiedzenia. Tyle mam do powiedzenia. Że bye bye. I do widzenia. Okej, challenge 9 complete! Okidoki! Czeka nas teraz challenge 10! Challenge 9 complete! Perhaps man was not meant to step inside this place. What a shame for them. Major Millicent. Okej. Dobra, kto nam tutaj wchodzi w challenge 10? Kto nam tu wchodzi? Azim, Jennifer James, Dr. Muslin oraz Tamit Tamor. No dobra. No dobra, zobaczymy, jak sobie z wami tutaj poradzimy. Oczywiście, że mam nadzieję, iż bardzo dobrze sobie poradzimy. Oczywiście, że mam taką nadzieję. Okej. Jak będziecie mi tu wchodzić? Tu jest jedno wejście. O, będzie... okej. O mój Boże! O, wszystkie drzwi są przy sobie. No, nie wiem. Zobaczymy, co tutaj będzie trzeba zrobić. Robimy obczajkę. Zaraz se obczaimy. Czekajcie. Zrobimy tak, żeby ich rozdzielić, żeby nie szli równocześnie. Bo jak będą szli równocześnie, to będzie ciężko mi ogarnąć ich. Więc jak i trochę zrobimy odstępu między nimi... Dobra, zostawiamy to i teraz was śledzimy. Co tu musicie zrobić?
Okej, nie wiem, co wy tu musicie zrobić. Na dół. I nie schodzicie. Przynajmniej przez chwilę. Dobra, i dopczajcie, co oni robią. Nie! Fuck. Dobra, już sobie przesuńcie ten blok. Co tu się dzieje? Wy tu będziecie chcieli tu na górę wbijać teraz? Okej, nie będę na górę wbijać, dobra, to później im będę przeszkadzał z tym blokiem. Fuck. Zamknijmy to. Nie wiem, do czego to prowadzi, ale zamknijmy. Też wydaje mi się, że oni nawet w lewo nie potrzebują iść. Okej, jedynka się już zamyka. Co wy tu robicie? Okej, blok zrzucony. Nie! Nie! Oni dojdą mi do dwójki. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Reset. Okej. Tym razem musi się udać, ale to czekajcie. Mamy trochę czasu, to obczajmy, co tu się dzieje. Ten blok od samego początku wezmę, zrzucę. Dobra, oni tu wleźli. Więc na razie ich rozdzielę. No, idźcie w prawo. Come on. Anzim oraz Jennifer James. Idźcie w prawo. Prawo, proszę was. Okej, trochę im się przeszło. Okej. Teraz się chcę pozbyć tego stąd. Bye. Dziękuję. Teraz oni będą tutaj to robić. Dobra, to teraz pytanie. Co wy tu będziecie kombinować? Nie! Co? O! Zamknij to! O mój Boże, myślałem, że już przejdą. Okej, nie wiem, gdzie oni teraz idą. Ale... Okej, trzeba ten blok zrzucić. O nie! Co? Ja widzę, że coś kombinujecie. Jestem... tego świadom, iż kombinujecie coś. Dobra, zostawię was na chwilę. Wyłącz mi tu przejście. Co wy robicie? Jeszcze przez pół minuty muszę was tutaj zająć. A! Zamknę drzwi! Nie ma! Nie ma! Zamknij! Okej. Nie ma! Dobra, 15 sekund zostało. Już nawet nie zdążycie tam dojść. Ty kopiesz. Też nie zdążycie dojść. Dobra! Mamy ich! W garści mamy ich! Udało się w końcu za drugim razem. Dobra, ona tutaj sobie linę zrobiła dla nich. Przejdą teraz tędy i będę musieli wejść do wyjścia trzeciego, ponieważ pierwsze i drugie udało mi się zablokować im. O! Dobra. Boże, jeżeli ja już tutaj zacząłem failować, to co to będzie dopiero później? Czy wydaje, że teraz zawsze będziemy mieli dwie drużyny wchodzące? Co mi się nie podoba. Ale mi się nie podoba, ale to przebardzo nie podoba. Challenge ten complete! Complete! Oh. Okej. Co mądrego macie do powiedzenia? This place seats with maleficence? I like it. I can't shake the feeling of I'm disposal. Okej. Okay. Dobra, kto nam teraz wchodzi? Challenge 11 begins! Co my tu mamy? Jack Flintlock, Madeline Moon, Sonia oraz Nightingale. Okej. Madeline Moon, Nightingale, Sonia
Jack Flintlock. Bardzo lubię ich imiona. Bardzo, bardzo fajne imiona są tych postaci. Dobra, okej, wszyscy tutaj wchodzą. Boże, ja będę miał was blokować. Gdzie są wyjścia? 1, 2, 3. Tutaj potrzebujecie... Wiem! Dobra, okej, dobra, dobra. Chyba czaję, jak mogę im drugie całkowicie zablokować. Dobra, czekajcie. Zamykamy tutaj przejścia. Szkoda, że one są zamykane tylko czasowo. Teraz tak, chcę... Dobra, jak ja mam zrzucić... Tutaj te klocki! Dajcie mi zrzucić klocki. Okej. Czy ja nie mogę zrzucić tych klocków? Okej, mam. Zrzucamy klocek tutaj. I z nim nie mogę już nic zrobić. O mój Boże, zdąż zanim oni go dotkną? Okej, udało się. Czyli do jedynki dojść już nie mogą. Dwójeczka. To jak najbardziej odsunąć. Z tej strony również. Coś mogę tu jeszcze zrobić? Co to robi? A, to mi dużo nie robi. O, nie, wiem! Mogę to zrzucić? Ja to mogę zrzucić. Boże, to samo muszę zrobić tu, szybko! Okej! No, to już trójeczka wam tylko została, moi drodzy. Tada! Widzicie, jak jestem złowieszczy? Złowieszczy Mr. Zupa. Mr. Zupa złowieszczy jest! Okej. Dobra. To się udało, dobra. Czemu wy tu ciągle stoicie? Ruszcie mi się stąd. Okej. Się trochę zamyśliły dziewczęta, pani Nightingale oraz Sonia, ale już ruszyły do wyjścia. Całe szczęście. Całe szczęście ruszyły do wyjścia. Ale mi to już przeruszyły do tego wyjścia. Okej. A więc challenge 11 complete! Oh! Du, 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 du. Bye bye. You're going down! Okej. Co mądrego macie do powiedzenia? A dark energy emerges from every wall. Doesn't smell so great in here either. Okej, challenge 12 begins! Kto mi tu włazi? Profesor Fumbleplum, Henry Hensworth, Captain Wolf oraz Arthur Goldstone. Okej, dobra. Co wy mi tutaj wykombinujecie, he? Co wy mi tu tutaj wykombinujecie? Ja wiem, że chcecie mnie zniszczyć. Ja wiem, że chcecie mnie okraść. Okej, wszyscy tutaj wchodzą. Wyjście... O mój Boże, daleko mają do tych wyjść. Ale będą znowu równocześnie łazić pewnie. A, w sumie nie wiem. Okej, obydwoje spadli na dół, ci poszli do góry. Czy mogę ich wszystkich zrzucić w dół? Nie, nie mogę. Okej, dobra. Obczajamy w ogóle, o co oni tu chcą, żebym zrobił. Gaś! Ja sobie jeszcze was tutaj nie życzę. Co to robi? Okej, dobra. Tego klocka trzeba się już pozbyć. Nie będzie mi ten klocek wpluł w brodę. Zrzuć ich. Czemu nie? Nie wiem, gdzie oni szli, ale ich zrzucimy. Nie! Nie zgadzam się. Dobra, trochę ich spowolniłem. Jedynka się zamyka. Dobra, co robi mi tutaj ta drużyna pierścienia? Drużyna pierścienia mi się gdzieś zbliża niebezpiecznie. To ich nie wypuścimy stąd, na ten przykład. Dobra. Idę zobaczyć, co ci robią. Bo oni mi się tu niebezpiecznie blisko zaczęli robić. 10 sekund. 7, 6, 5... Nie! 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 Nie zdążyli!
Zdążyli? Nie zdążyli. Zdążyli! Jaka bujda! Serio! O, jestem zły. Ale jestem zły, nawet sobie tego nie zdajecie sprawy, z tego jak jestem zły. No okej. Okay. Teraz musi się udać. Jestem mega zły. Jestem bardzo zły i teraz ta złość musi mnie tu przekonać do przejścia. Kapisz? Okej. Okay. Więc oni mi tu schodzą. Okej, okay, więc zgasimy tutaj tą pochodnię. To od razu przesuwam. Nie wiem, to mogę też wcisnąć. Stąd to ja bym chciał, żebyście mi tędy zeszli. Okej. Okay. Dalej, bo tu widzę, że tu coś fajnego jest. Zamknę im tutaj drzwi i będę musiał tutaj kopać. Taki jestem złowieszczy. Dalej, co tu mogę wam jeszcze zrobić? Tu mogę wam drzwi zamknąć, patrzcie. Co tutaj mogę zrobić? O, to mogę wam jeszcze tu wyłączyć i... A wy którędy mi teraz tu weszliście? Okej, okay, dobra, jestem teraz uwięziony tutaj z nimi. Bo zupełnie inaczej mi tutaj weszli. A ci tam na dole przeszli całość, nie? O nie! No i znowu! Fuck. Znowu restart. Teraz ma mi to wyjść. Czyli jak? Oni wejdą sobie tędy i tędy wchodzą. A ja nie chcę, żeby oni aż tędy weszli. Czy ja... Kurde, no. No ja nie wiem, bo ten poziom się robi mega trudny. Co ja mogę zrobić, żeby oni mi tędy nie weszli? No tutaj się cieszę, wszystko blokuje. Tu już za późno. A! Chcę, żeby weszli tym. Nie? Macie wyjść tym. Fuck! Gra mi nie pozwala ich tamtędy puścić. Nie! Okej, okay, jednego zrzuciłem. Zamykamy tutaj. Zamykamy tutaj. Nie! Przy mnie nie otwierać tych drzwi. Dobra, co ci robią? Ora, weszli tędy. Jest dobrze. Czyli oni teraz mają bardzo długą drogę do przejścia. A ci się zgubili i się odnaleźć nie mogą, coś? Ten gościu się zaciął jakoś. Nie, nie zgadzam się. Dobra. Co wy robicie u góry? Wy też nie wiecie, co macie ze sobą zrobić. Okej. Okay. Tym razem się udało. Dwójka się zamyka. Dobra, dwójka jest zamknięta. O mój Boże, ten próbuje dojść do tamtego i ten czeka na niego. Okej. Okay. Dobra, wy. Ruszcie się. Co mam wam zrobić, żebyście się ruszyli z miejsca? Potwieram wam wszystko. No dalej. To nie takie trudne. Może wam tutaj otworzę zejście. Dobra. Gra nam umożliwia ominięcie, czekanie na nich, aż oni dojdą do wyjścia, więc co zrobimy, ponieważ tamci się kompletnie zgubili, mózg zgubili, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Ale na szczęście w końcu przeszedłem ten Challenge 12. I jest on teraz complete! Halleluja! Cieszę się niezmiernie. I Challenge 12 już jest za nami. I've read fascinating tales of this place in my own books, of course. To mi się podobało. Challenge 13 begins, ale on się zacznie dopiero w następnym odcinku. A więc do zobaczenia. Bye bye. Duh.